Cześć! Hej! Witajcie na kanale, a w dzisiejszym odcinku jest ponownie Iza, hej! No właśnie, pamiętacie mnie? I dzisiaj co mamy? Zobacz, tutaj klik, klak, moi drodzy. Klik, klak, czyli kwak, kwak, na przykład jak bocian. Spójrzcie, w ogóle tak się prezentuje gierka. Gierka jest oczywiście, słuchajcie, dla bystrzaków. Zobaczymy, czy w ogóle my jesteśmy dzisiaj bystrzakami. Oczywiście, tak, wszystko jest oczywiście od multigry. Zostawcie kciuka w górę i zaczynamy. A to spójrzcie, tutaj mamy taką mini instrukcję i tutaj mamy punkcik, ulala, tu mamy jeszcze takie, spójrzcie, karty. Tutaj mamy na przykład kłódki, a tamte niebieskie, co to jest? Ciekawego? Pokaż. Sprawdźmy, kochani. O! Tutaj mamy klucze, które będziemy musieli właśnie dopasować do tej na przykład danej kłódki. Czyli załóżmy, mamy na przykład czerwone serduszko, więc będziemy musieli znaleźć czerwony kluczyk. I spójrzcie, w zestawie też miałyśmy pionki, zaraz sobie oczywiście je wybierzemy, ale to nie wszystko. Tutaj spójrzcie, mamy taką mini punktację, taką w ogóle, że możemy sobie troszeczkę popatrzeć, za jaką kłódkę mamy ile punktów i o tyle właśnie pól idziemy do przodu. Dobra, to wybieramy sobie pionek. Jaki chcesz? Okej, ja sobie wybiorę żółty. Dobra, to ja sobie wezmę czerwony, bo ja czerwony lubię. I tutaj mamy oczywiście start i od tego miejsca zaczynamy. Spójrzcie sami, tak wygląda nasz stół przygotowany. Po jednej stronie mamy karty, właśnie widzicie, z napisem klik, klak, a po drugiej mamy stronie właśnie nasze kłódki. Ta gra ogólnie przypomina troszeczkę memory, musimy znaleźć odpowiedni właśnie kluczyk, więc kto rozpoczyna pierwszy? Działamy, kochani. No właśnie, dobra, więc teraz ja sobie wybiorę może tą kłódeczkę, czyli taką żółciutką i muszę teraz poszukać klucza odpowiednią właśnie do tej kłódki. Sprawdźmy, czy to będzie tutaj, uwaga, i hopsa, to jest to, nie, to nie jest to, ale spójrzcie, kolorystycznie już tak prawie blisko. To teraz ja spróbuję sobie troszkę ułatwić sprawę. Jejku, no, jaki to był klucz, czy ja na pewno go pamiętam? Dawaj, sprawdźmy może. Kory, przecież ty zaraz zdobędziesz punkt. Kochani, czy to na pewno się... A, to nie to, pomyłka. Biorę tą kłódeczkę, widzicie, jaka piękna. I otwieram tutaj to. Haha, ciekawe którą. I orety, wezmę sobie to i zobaczcie, pasuje, ulala. I przesuwam się moim pioneczkiem o 3 punkty. Zdobywam, nie, idę 3 punkty do przodu, czyli raz, 2 i 3. Jestem tutaj, okej, no i tą moją parę sobie oczywiście zbieram i odkładam na boczek. Spróbuję z takim pięknym, czerwonym serduszkiem, widzicie jakie ładne. Słuchaj, to masz 3 punkty plus 1. Tak, kochani, uderzam tutaj w taką, oj, to chyba nie jest ten klucz. Ale tą kłódkę, to chyba było to, dobrze pamiętam. Chyba. I teraz sprawdźmy sobie to i zgadza się. Czy Moni się udało? To jest to samo. Brawo! Tak, zgadza się. Czyli mam kolejne 3 punkty. Ja cię kręcę. Raz, 2 i 3. Fajnie. Jesteś zdecydowanym liderem w tej grze. Może spróbujemy zielony. No, bierz zielony, dawaj. Spróbujmy. I to znowu nie jest ta kłódeczka, okej. Zakrywamy, żeby Monia szybko nie zdążyła się na nią napatrzeć. O, patrzcie, udało mi się, ale czas, podoba mi się ta gra, wygrywa. A idę znowu o 3 pola znowu do przodu, tak? Tak, bo to żółte. Podoba Ci się, bo wygrywasz. No, a Ty stoisz w miejscu cały czas, widzicie? Dobra, teraz spróbujmy może tą brązową, wtedy położę się o 1 punkt, ale może po prostu uda mi się chociaż ruszyć. I jak myślicie? Aj, to znowu nie to. Dobra. Wezmę sobie tą gitarę. Gitara i zaraz sobie jej poszukam. Może tak się trafi, słuchaj. Uwaga i hop. O nie, to nie to, widzicie? Mam taki klucz. To ja sobie wezmę zieloną, taką piękną kółdeczkę. Ach, to znowu nie to. Nie udało się. Nie udało się, kochani. No to póki ja pamiętam, to ja sobie wezmę tą kłódkę. Tą szarą i to chyba było, nie wiem, tu. Tak? Nie wiem. To było to? To samo jest. Dobra, i to, słuchajcie, mam 1 punkt, czyli idę tylko na pole 10. Może spróbujemy tutaj sobie z taką zieloną, prostą kłódeczką. Jak myślicie, gdzie ona jest? Bo ja czuję, że ona może być gdzieś blisko mnie. Próbujemy. Udało się, kochani! Pierwszy raz mi się udało. Mam 2 punkty i zmianę położenia kartoników, kochani. Działamy. O nie, będzie mega utrudnienie. To dobra, to zamienię te kartoniki. Posuwamy się o 3 punkty, tak? Nie, o 2. Raz i 2. I kochani, mieszamy. Dobra, to teraz ja sobie wybieram kłódkę. Może zaryzykuję i wezmę sobie czerwone, spójrzcie, serduszko. Za nie jest oczywiście 3 punkciki plus jeszcze 1 dodatkowy, czyli razem 4. Gdzie może być ten czerwony kluczyk? Nie mam pojęcia. Może tu będzie. Nie udało się. Okej, kochani, no to ja spróbuję sobie z taką piękną koroną, bo chyba wydaje mi się, że ona gdzieś tutaj była, widzicie? Trzeba pamiętać położenie obrazków, także tutaj musimy mocno wytężyć umysł. I zdobyłaś 2 punkty, zdobyłam 2 punkty. Raz ja sobie wezmę teraz tą brązową kłódkę i spróbuję poszukać. Uwaga, nie, to jest to nie to, czyli to nie pasuje, czyli odkładam na swoje miejsce. Dobra, kochani, ja spróbuję jeszcze raz może z takim pięknym serduszkiem. Tak! Serio? Udało się! I to jest 4 pola do przodu. Kochani, mam 4 pola do przodu. Mam dodatkowy ruch. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz, kochani, mogę po raz kolejny sobie wybrać kartę. I mam taki piękny zielony, zieloną kłódkę i może zielony, tak, kochani, widzicie, ta gra na pewnym etapie staje się troszeczkę łatwiejsza z tego względu, że pamiętamy już położenia obrazku. Przegrywam! Jesteśmy razem na jednym polu, ale musimy znowu pomieszać nasze kartoniki. Monia, ratatuj nasze tutaj. Przewrócamy się, co ty robisz? Dobra, no, widzisz, tak zamaszyście zamieszałam. No, dobra, kochani. A dobra, niech mi będzie żółta. Spójrzcie, widzicie, taka piękna. No, trzymajcie kciuki. Dobra, biorę. Trzymam kciuki. No nie, to jest brązowe. To nie to. Dobra, to teraz to nie to. No. Dobra, kochani, ja spróbuję jeszcze raz z serduszkiem, bo ostatnio przyniosło mi szczęście, więc może będę miała kolejny dodatkowy ruch. Jak myślicie, gdzie to może być? To nie to. No spróbujmy. Dobra, gdzie to było? Ja już nawet nie pamiętam, który to był kafelek. No widzisz? Gdzieś tutaj, w tym miejscu, ale to było chyba tu. Kochana, sprawdźmy. 4 szanse. To jest to samo? Wow, tak, brawo. Dobra, udało się. Dobra. O 2 punkty, kochani. Jak myślicie, ile ten symbol da mi punktów? Da mi punkty 2, zgodnie z legendą. Czyli 0, bo nie znajdziesz. Jeśli uda mi się go znaleźć, tak! Serio? A, widzisz, Monia. No dobra, to idziemy do przodu. Raz i dwa, na 12 przeskoczyłam Monię, kochani, więc rywalizacja jest bardzo, bardzo gorąca. Tak, przeskakujemy się nawzajem. Dobra, ja wezmę tą gitarę. Gitara, czerwona gitara. Dobra, uwaga, to będzie to? No to akurat nie jest czerwona. Nie, to jest zielone. Dobra. Moja, nie udało się. No tak. Dobra, ja spróbuję sobie taką piękną kółdeczkę. Spójrzcie, kochani, żółciutką o 3 punkty. Jak myślicie, czy ona tutaj będzie? To ja wykorzystuję szybciutko sytuację. Spójrzcie, czy to na pewno będzie to samo. Dziękuję. Ale mam szansę jeszcze. Cicho, uciekam. Gdzie jestem? Jestem żółty. Raz, dwa, trzy, kochani. Jestem na polu numer 15. Zbliżam się do mety. Super. No dobra, to teraz ja muszę tą kłódkę znaleźć. I ona była tutaj. Moja pomyłka. O, udało się. Mam serduszko, słuchajcie. Ja idę ile? O 1 punkt do przodu. O 1! No, słuchajcie, nadal mam przewagę nad Monią. Jest dobrze, czyli mocno trzymacie za mnie kciuki. Okej, spróbujemy teraz z taką piękną, okrągłą kódeczką i szybciutko sprawdzam. To jednak nie to. Dobra, no to ja może sobie, słuchajcie, zaryzykuję i znajdę może to piękne serduszko. Chciałabym mieć takie ładne, czerwoniutkie. Jest przepiękne. Pamiętaj, że jak znajdziesz, masz 1 dodatkowy ruch zgodny. No wiem, właśnie. Dobra, może sobie wezmę to? Nie, to chyba już było, może tu. Spójrzcie, ale fart! Serio? Dobra, to jedę 3 do przodu. Kochana, jesteś na polu razem ze mną i masz jeszcze 1 dodatkowy ruch, więc to oznacza, że Monia może przejąć prowadzenie. No ja nic nie wiem. Na pewno go widziałaś. Ja nic nie wiem, kochani, ale może wy wiecie. Dobra, może wezmę tu. Ja już pamiętałam, co tam było i wiedziałam, że Moni się nie uda. Szybciutko sobie dopasuje, super! To jest to, kochani, przesuwam się o 1 punkt. No dobra, to teraz ja wezmę sobie tą niebieską kłódeczkę. Nie wiem, co to jest. O, fajnie żółte. To jest ten klik, co ja szukałam. Jak myślicie, uda mi się znaleźć tą piękną? Niestety. Dobra, ja wezmę sobie już tą monetę, ale nie pamiętam, gdzie ona była. Dobra, idę do przodu. Dobra, z tą przepiękną gitarą. Jak myślicie, czy teraz mi się uda? No. Udało się! Masz gitarę! Mam, kochanie, 2 punkty. Raz i dwa i jestem na tym samym polu. O nie, bijemy się do mety! Dobra, to teraz ja wezmę sobie to. A może to będzie tu? Ojej, super! Idę. Masz 2 punkty, ale jeszcze nie jesteś na mecie! Cicho. 1 i 2! Spróbuję sobie z tą piękną, zieloną kółdeczką. Jak myślicie, czy zielony przyniesie mi szczęście? No, że mam najbliżej tą kartę, to spróbuję. Udało będzie. Kochani, raz i dwa i moi drodzy, mogę jeszcze przełożyć kartoniki. Co prawda tutaj w tym momencie mam tylko dwa do zamieszania, ale... Ja nie wiem, co jest. Kochana, masz 50% jak mi serce szans na wygraną. To. Uwaga. Uwaga, 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 uwaga. Słuchajcie, udało się, na nie widziałam i wygrałam. Kochani, osiągnęłam porażkę. Jest bardzo przykro z tego powodu, dlatego musicie koniecznie podładować nasze pozytywne baterie łapkami w górę i komentarzami, żeby nie było nas. Ale byłaś bardzo blisko mimo wszystko. Zobacz, jak ładnie rywalizowałaś ze mną. Kochani, w dzisiejszym odcinku razem z Izą pograłyśmy sobie w co? Klik, klak, moi drodzy. I jak Ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Gra była w pełni emocjonująca. Kochani, grajcie ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi. Naprawdę jest świetna zabawa dla bystrzaków. No właśnie, i okazało się, że tym bystrzakiem dzisiaj jestem ja. Brawo, Monia! Wow! Kochani, bijcie brawa dla Moni, zostawiajcie łapki w górę. Tak, kciuki w górę. I co? My się z Wami żegnamy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! Pa, pa. Pa, pa.